Witam zaproszonych gości przybyłych na dzisiejszą sesję. Pierwsza, nie jest to ostatnia, że tak powiem, transmitowana sesja. To już będzie stały zwyczaj. Każda sesja będzie transmitowana w systemie online i oczywiście internauci będą mogli w każdej chwili, zresztą nie tylko internauci, myślę, że i radni będą mogli siebie zobaczyć również, jeśli to będzie na stronach internetowych. Myślę, że o tej sprawie rozmawialiśmy przez dłuższy czas. Uważamy, że takie wyjście do mieszkańców Suwałk jest rzeczywiście jak gdyby zbliżeniem tego, co się dzieje podczas obrad sesji Rady Miejskiej i tego, o czym rozmawiamy, do mieszkańców. Ja myślę, że nasi panowie są zawsze bardzo eleganccy, natomiast dzisiaj jak patrzę na przykład na kolor koszul czy krawatów, to są rzeczywiście starannie dobrane. Moja córka skończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim i ma dyplom PR-owca i na przykład od niej wiem, że nie należy nosić białych koszul do telewizji, bo to źle wygląda. I proszę zauważyć, białych koszul jest mało, że nie należy, na przykład ile rzeczy nie należy, prawda? I to jest przestrzegane dzisiaj w większości. Trzymam raczej się zasady, że nie szata zdobi człowieka, natomiast jeżeli chodzi o zachowania, to jak panowie i chyba wszyscy, którzy mieli okazję być na sesji, zaobserwowali, one nie odbiegają od tego, czym mieliśmy do tej pory. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, ale ja na dzień dzisiejszy takowych różnic nie widzę. Natomiast panie są jak zwykle piękne, zadbane, panowie są jak zwykle eleganccy. No, ja może trochę od tego standardu odbiegam, ale myślę, że wywołałbym właśnie sensację zakładając krawat. Nasi panowie, którzy reprezentują społeczeństwo, są członkami Rady Miasta Suwałki, zawsze są przygotowani, zarówno i merytorycznie, jak i wizualnie. W związku z tym absolutnie nie widzę tu związku z tym, że jest to pierwsza sesja Rady Miasta, która jest emitowana publicznie. Po raz kolejny myślę, że społeczeństwo może upewnić się tylko, że wybrała te osoby, które godnie je prezentują.